Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Za nami ostatnia, 34. kolejka spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. Sporo się działo na zakończenie sezonu. Co prawda rywalizacja była rozstrzygnięta, ale jednak była walka o ligowe punkty i o prestiż na Pomorzu Środkowym. Zaczynamy od pierwszego spotkania. Bałtyk Oszaje mierzył się przed własną publicznością z KKS-em Kalisz. Skrót pojedynku przed nami, zatem zobaczmy, jak to wyglądało podczas tego meczu. W 34. kolejce spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze Bałtyk Oszaje z Trójmiasta mierzył się na własnym boisku z KKS-em Kalisz. Zespół kaliski był zdecydowanym faworytem tej konfrontacji. Przez cały sezon drużyna ta walczyła o awans. W końcówce jednak to Lech 2 Poznań był lepszą ekipą. Koszalnianie w ostatnich spotkaniach prezentują dobrą dyspozycję, mimo tego, że grają cały czas młodzieżowym składem, to i tak punktują niemal w każdym spotkaniu. Rywalizację rozpoczynamy od akcji w wykonaniu gości. Uderza Mateusz Żebrowski, strzał broni Jakub de Klerk. Rzut wolny dla KKS-u, Robert Tunkiewicz broni bramkarz Bałtyku. Tym razem w ataku nasz zespół blisko, ale nie tym razem. W ataku goście. Mikołaj Neumann uderza, piłka trafia w słupek. Rzut rożny dla drużyny przyjezdnej. Bezpośrednio w bramkę piłkę wybija Paweł Rak. Kolejna groźna akcja w wykonaniu KKS-u. Tym razem jednak strzał niecelny. Po raz kolejny w ataku KKS. Mikołaj Neumann huknął w poprzeczkę. Ostatnia akcja pierwszej części meczu. Paweł Łysiak przepycha się z zawodnikami KKS-u. Ostatecznie nasz napastnik jest faulowany i pani sędzia dyktuje rzut karny. Sam poszkodowany wykonuje jedenastkę i zdobywa bramkę. Po tym trafieniu arbiter zakończyła pierwszą część meczu. Druga połowa spotkania, rzut rożny dla gości, groźny strzał broni de Klerk. Rzut wolny dla Bałtyku, Bartłomiej Putno huknął z dystansu. Bramkarz gości z problemami, ale jednak utrzymuje piłkę. Goście groźnie, ale tym razem strzał niecelny. Ponownie w ataku KKS Kalisz. Dobra okazja, Patryk Jarantowicz uderza jednak niecelnie. Akcja ofensywna Bałtyku. Dawid Grucha-Węsierski uderza nad bramką. Tym razem groźnie w ataku KKS broni de Klerk. Goście ponownie groźnie w ofensywie i ponownie świetnie broni de Klerk. Zamieszanie w polu karnym Bałtyku. Trzech zawodników KKS próbowało uderzyć. Wreszcie uderza Marcin Lis, ale tylko w boczną siatkę. Do końca spotkania wynik już się nie zmienił i ostatecznie Bałtyk pokonuje KKS Kalisz 1-0. Niestety te ostatnie tygodnie dla mnie, dla całego mojego zespołu są bardzo ciężkie. Nie idzie nam wyraźnie gra. Pomimo tego, że próbujemy tą grę kreować, rozgrywać, to jednak nikt nam punktów nie da za wrażenie artystyczne. Natomiast liczą się tylko bramki. My ich nie strzelamy w ostatnim czasie. W konsekwencji tracimy punkty. Szkoda, bo na pewno nie jechaliśmy do Koszalina z myślą, że stracimy tutaj komplet punktów. Liczyliśmy na zdecydowanie coś więcej, aby przynajmniej tym jakimś pozytywnym akcentem zakończyć tą ligę, bo wiadomo, to było nasze ostatnie spotkanie. Stało się inaczej. Duża ambicja, duża wola walki ze strony gospodarzy na tą chwilę wystarczyło na mój zespół. Praktycznie jeden błąd zadecydował o tym, że straciliśmy komplet punktów, plus do tego potem czerwona kartka. Wiadomo, tu się inaczej zupełnie gra. Wybraliśmy różnych ustawień, przeszliśmy na trójkę obrońców z tyłu. Wpuściliśmy potem do przodu
praktycznie naszego nominalnego obrońca, ale z tego powodu, żeby podwyższyć wzrost, żeby grać tam dłuższą piłkę, żeby już nie tracić czasu na rozgrywanie, to też nie przynosiło nam efektów. W konsekwencji wracamy do Kalisza z opuszczonymi głowami. Ja tylko mogę na koniec powiedzieć, że dobrze, że ta liga dla nas się skończyła, bo powoli się kompromitowaliśmy i lepiej, że to już jest poza nami. Także jeszcze raz to gratulacje dla Bałtyku i cóż, no, wyjeżdżamy na urlopy, mamy wiele rzeczy do przemyślenia, przynajmniej ja, tak samo jak i właściciele klubu, jakie będą konsekwencje tej końcówki tego to sezonu, czas pokaże. Trzeba powiedzieć, że mieliśmy w tym spotkaniu bardzo dużo szczęścia. To szczęście dzisiaj było mocno po naszej stronie, bo ratowały nas słupki, poprzeczki. Przeciwnik miał bardzo dużą przewagę w posiadaniu piłki i trener tutaj się krytycznie wypowiedział o tym kreowaniu gdzieś tam może gry, o tych sytuacjach, o bramkach, ale tych sytuacji naprawdę uważam, że było sporo. I gdzieś tam no, naprawdę ten mecz stał pod takim dużym znakiem szczęścia po naszej stronie i stąd dzisiaj te trzy punkty. Ale na pewno też to, że mimo tego, że zespół gości prowadził grę, to trzeba powiedzieć, że nasza drużyna włożyła więcej serducha w to spotkanie i więcej zaangażowania, myślę. Chociaż tego zaangażowania na pewno przeciwnikowi odmówić nie można, bo tak jak mówię, no, dużo tych sytuacji sobie stworzyli. Natomiast myślę, że mój zespół po prostu dzisiaj bardziej chciał ten mecz wygrać i za to dostał po prostu nagrodę. Ostatnie spotkanie przed dzisiejszym spotkaniem gdzieś na gorąco oceniałem w taki, a nie inny sposób, jak je oceniłem. Natomiast w tygodniu porozmawialiśmy z zawodnikami, którzy gdzieś tam w poprzednim spotkaniu przeszli trochę obok meczu, szczególnie ci właśnie bardziej doświadczeni zawodnicy. Wiemy dobrze, że od kilku kolejek próbujemy punktować jak najwięcej w systemie Pro Junior. Dla naszego klubu to jest taka sytuacja, która pozwoli nam jakoś swobodnie funkcjonować, jeżeli te pieniążki pozyskamy z tego systemu. Także też tutaj może nas zgubiło to, że gdzieś tam, mówię o tych starszych zawodnikach, to, że gdzieś tam jechaliśmy na mecz z nastawieniem, że będzie grała sama młodzież, bo te punkty zbieramy i może to było powodem. Natomiast myślę, że w dzisiejszym spotkaniu już tak jak pan sam zaznaczył, dali z siebie maksa i na pewno to, co było tydzień temu, jest zmazane, można tak powiedzieć. W Kołobrzegu Gwardia mierzyła się z Kotwicą. Tradycyjnie mecz prestiżowy. No i na zakończenie, na podsumowanie rozgrywek na pewno bardzo emocjonujący. Zatem podsumowanie tego, co się działo w 34. kolejce. Wszystkie wyniki spotkań i ostateczna tabela po 34 kolejkach pojedynków. To wszystko przed nami. Oto komplet wyników 34. kolejki spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. Bałtyk Koszalin pokonał KKS Kalisz 1-0. Kotwica Kołobrzeg w prestiżowym spotkaniu pokonała Gwardię Koszalin 6-0. Bałtyk Gdynia pokonuje Lecha 2 Poznań 3-1. Radunia Stężyca pokonała Polonię Środa Wielkopolska 4-1. Mieszko Gniezno wygrał z Sokołem Kleczew 3-0. Świt Szczecin pokonał Chemika Bydgoszcz 2-0. Jarota Jarocin przegrywa z KP Starogard Gdański 2-4. Wieżyca Pelplin przegrała z Górnikiem Konin 1-3. Punkty walkowerem otrzymała Pogoń 2 Szczecin. Oto sytuacja na zakończenie w tabeli trzeciej ligi. Lech 2 Poznań 75 punktów i pierwsze miejsce. Po 69 zdobyły KKS Kalisz i Radunia Stężyca. 68 Kotwica Kołobrzeg. 61 Mieszko Gniezno, 60 Polonia Środa Wielkopolska, 58 punktów Świt Szczecin, 57 Bałtyk Gdynia, 53 Sokół Kleczew. Dolna część tabeli KP Starogard Gdański, 51 punktów, 45 ma Pogoń 2 Szczecin, 41 Górnik Konin, 40 Bałtyk Koszalin, 38 Jarota Jarocin, 33 Gwardia Koszalin. To zespoły, które utrzymały się
piłkarskiej trzeciej lidze. Z rozgrywek spadają Chemik Bydgoszcz, Wieżyca Pelplin w Da Świecie. Na dzisiaj to już wszystko. 34. kolejka spotkań za nami. Mamy podsumowanie tego, co się działo w ostatniej kolejce spotkań, ale podsumowanie całego sezonu przed nami już za tydzień, w poniedziałek. Oczywiście zapraszam Państwa na kolejne wydanie magazynu Liga Max. Do zobaczenia.